Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy piątek 30 kwietnia, a ja tak jak codziennie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiejsze Zielone Pastwisko będzie zupełnie inne niż te wszystkie rozważania, które prowadziliśmy do tej pory. Mianowicie chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że często życie jest komentarzem do Słowa Bożego i często Słowo Boże pomaga nam zrozumieć, czym tak naprawdę jest życie. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć historię pewnego chłopca, który tydzień temu zmarł. Kilka minut po jego śmierci byłem tuż przy nim i przy jego rodzicach. Chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj będę prowadził pogrzeb tego właśnie chłopca i chcę Wam opowiedzieć o tym naszym spotkaniu i o tym wszystkim, czego mogłem nauczyć się dzięki Dominikowi. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć historię Dominika, który odszedł kilka dni temu. Byłem przy nim kilka minut po jego śmierci. Dziś będę prowadził jego pogrzeb. Nie wiem, jak sobie dam radę. Poznałem go, gdy przeprowadził się w 2016 roku wraz z rodzicami do naszej parafii. Był bardzo pogodnym, ruchliwym, ciekawym świata dzieckiem, uwielbiał pociągi. Kiedy jechał z mamą do rodziny, musiał zwiedzić cały skład pociągu, łącznie z kokpitem maszynisty. Z czasem był znany wszystkim konduktorom pracującym na tej trasie. Gdy go zobaczyli, to później już sami proponowali mu wizytę w siedzibie maszynisty. W szkole na przerwach był zawsze w ruchu. Pani dyrektor wspomina go jako sympatycznego, wiecznie uśmiechniętego i spoconego od biegania ucznia. Na naszej świetlicy parafialnej było trzech Dominików. W związku z tym on miał przydomek Dominik Naukowiec. Zawsze zadawał dużo pytań, zawsze był wszystkiego ciekaw. Należał do najgrzeczniejszych i do najbardziej kulturalnych uczestników świetlicy. W sytuacjach konfliktowych wybierał kompromis i nie robił przy tym miny niezadowolonego. Jak większość dzieci uwielbiał gry na urządzeniach elektronicznych. Kochał Lego i żadna skomplikowana i pracochłonna konstrukcja nie stanowiła dla niego żadnego problemu. Jeździł z nami na wycieczki, do figloraju, do zoo, na łyżwy, na basen, grał w piłkę, jeździł na rowerze. Jego babcia Sabina wspomina sentymentem, jak razem w czasie wakacji odmawiali z Dominikiem modlitwę: do Ciebie Boże ręce podnoszę, o zdrowie mamy i taty proszę. Kochał swoją chrzestną, która była jego ukochaną ciocią. Chciał się z nią ożenić. Gdy ona brała ślub, to czuł się zdradzony, ale później sobie wytłumaczył, że jak dorośnie, to ona będzie już dla niego za stara. Od lutego 2020 roku prawie cały czas przebywał ze swoją mamą w szpitalu. Jedyne dziecko Anny i Daniela był oczkiem w głowie swoich rodziców. Tata sam w domu cierpiał na swój sposób, w samotności, przyjeżdżając tylko przywożąc jakieś rzeczy do szpitala. Mama 24 godziny na dobę przy Dominiku. Płakała wtedy, gdy Dominik spał, aby nie widział jej łez. Ponad rok temu, 8 marca, zadzwonił do mnie z prośbą: Ojcze, przywieź mi Pana Jezusa. Udało się jeszcze w ostatniej chwili, 3 dni przed wprowadzeniem zakazu wchodzenia do szpitala z powodu COVID-19. Później uczestniczył w transmisji mszy świętej z naszego kościoła. Zawsze się cieszył, gdy go pozdrawiałem podczas tych transmisji. W czasie wakacji zeszłego roku stan jego zdrowia się poprawił. Wyszedł na przepustkę ze szpitala. Dostał ode mnie złoty medal za waleczne serce. Jego mama otrzymała taki sam medal za to samo. Miał swoją ulubioną koleżankę z klasy, Basię, która go odwiedzała. Ponieważ Dominik słabo chodził, Basia przychodziła do niego, brała wózek z Dominikiem i wychodzili razem na spacer. Kiedyś spotkałem ich razem spacerujących i zaprosiłem ich na lody, a właściwie na szejka, którego Dominik bardzo lubił. Gdy podjęto kolejny pomysł na pozbycie się złośliwego raka, który wędrował i atakował kolejno różne części ciała Dominika, kiedy znalazł się we Wrocławiu i była potrzeba, aby znaleźć transport do Łodzi. Kiedy u moich przyjaciół udało się załatwić ten transport, Dominik, siedząc obok kierowcy, był niesamowicie szczęśliwy. Przez całą drogę nie zamykała mu się buzia. Później przyszedł czas, kiedy Dominik się poddał. Nie pamiętał już, ile chemii przeszedł, ile zabiegów.
Po jednej z operacji wiadomo było, że Dominik nie będzie już nigdy chodził. Kilka dni przed śmiercią byłem u niego w domu, kiedy wyszedł już ze szpitala. Wyspowiadałem go, udzieliłem komunii świętej, namaszczenia chorych. W piątek rano podczas rozmyślania w klasztorze otrzymałem SMS-a, że Dominik od nas odszedł. Nie chciałem w to wierzyć, przybiegłem natychmiast. Kiedy przyszedłem na miejsce i Dominik już nie żył, wyglądał jakby spał. I przychodziła mi do głowy tylko jedna myśl. Teraz już w końcu nie cierpi. Zanim zabrano ciało Dominika z domu, czekaliśmy na ciocię, która z Opoczna bardzo szybko przyjechała. Chciała się jeszcze zobaczyć ze swoim ulubionym chrześniakiem. Kiedy pochyliła się nad nim, to mówiła: śpi, kochany, śpi. Zabrano ciało Dominika, a z nim jego ulubionego misia, z którym się nigdy nie rozstawał. Na do widzenia powiedziałem: Dominiku, do zobaczenia w niebie. Na zakończenie, kochani, chciałbym was zachęcić, abyście potrafili uczyć się z różnych relacji z różnymi ludźmi. Skoro Pan Bóg stawia nas w jakimś kontekście życiowym i sprawia, że możemy się spotkać, możemy się nawzajem ubogacać. Możemy uczyć się miłości, możemy uczyć się przyjmować tę miłość. Nie przegapmy tej okazji, ponieważ i tak wszyscy zmierzamy do miejsca, które Pan Bóg dla nas wszystkich przygotował. Ważne jest, abyśmy potrafili tutaj na ziemi być takim wsparciem dla ludzi i również możemy doświadczyć tego, że inni są wsparciem również dla nas. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.